Panie marszałku, Wysoka Izbo, jako Konfederacja, mając na uwadze dobro polskiej wsi, popieramy sposób usprawnienia postępowań scaleniowych dla gruntów, które właśnie podlegają tutaj wymianie. No, uwarunkowania historyczne pokazały, że są to grunty nieraz rozsiane na różnych końcach wsi czy powiatu. Tego chcą rolnicy, ale czego jeszcze de facto chcą rolnicy? No już za 2 tygodnie pokażą to w Brukseli, gdy 13 grudnia wraz z rolnikami z całej Europy powiedzą zdecydowane nie dla Europejskiego Zielonego Ładu, a właściwie nie ładu, który doprowadzi do zapaści polskiego i ogólnoeuropejskiego rolnictwa. Tutaj ten pseudoekologiczni zieloni fanatycy z Unii Europejskiej w imię takiej neutralności klimatycznej doprowadzą do sytuacji, w której europejscy rolnicy przestaną się liczyć zarówno na rynku krajowym, czy rynku wewnętrznym, jak i na rynkach światowych w handlu międzynarodowym. Unia Europejska może doprowadzić do sytuacji, w której ceny żywności gwałtownie wzrosną, a nasze rynki po prostu zostaną zalane przez produkty z innych kontynentów. Dzisiaj środowiska rolnicze biją na alarm, a polski parlament powinien się także w to wsłuchać, co oni mają do powiedzenia. No, likwidacja chowu klatkowego, ograniczenie wykorzystania areałów ziemi, które też są tutaj zapowiadane, to drastycznie wpłynie na wydajność właśnie tego polskiego, ale i europejskiego rolnictwa, tej produkcji, a wartość eksportu po prostu spadnie. I takie działania doprowadzą do tego, że do Europy trafi po prostu więcej importowanej żywności. I no, ja się zastanawiam, czy to jest właśnie celem eurokratów, bo czy zubożenie polskiego rolnika i skazanie Polaków na żywność z importu to jest cel eurokratów i tych tak zwanych ekologów z Unii Europejskiej. Dziś jako politycy powinniśmy solidarnie właśnie z rolnikami wyrzucić Europejski Zielony Ład tam, gdzie jest jego miejsce, na śmietnik. I druga rzecz, miejmy nadzieję, że na tym samym śmietniku historii skończą też pomysłodawcy tych szalonych pomysłów. Dziękuję.